Małgorzata Długosz, śpiewaczka operowa, operetkowa. Jak pani wspomina Bogusława Kaczyńskiego? Zawsze ciepło, zawsze ciepło. Przez wszystkie lata naszej współpracy pan Bogusław zawsze dawał mi szansę rozwoju. Bardzo dbał o to, żeby ten rozwój następował bardzo stopniowo. Wielokrotnie powtarzał, wie pani, do mnie już wiele osób mówiło, że pani powinna śpiewać taką partię, taką, ale pani ma jeszcze czas. Bardzo to było dla mnie miłe, że pozwala mi na ten rozwój. Cieszę się ogromnie, że jestem tutaj dzisiaj, bo czuję się jakby trochę w obowiązku, jakby mówić dalej o panu Bogusławie, ponieważ jakby całe moje, właściwie większość mojego życia zawodowego jest związana z panem Bogusławem. Jak państwo wiecie, w większości śpiewałam jednak repertuar operetkowy, który poznałam właśnie dzięki panu Bogusławowi. U niego w teatrze miałam okazję współpracować z wielkimi gwiazdami, bo przecież Wanda Polańska, Mieczysław Wojnicki, których miałam jeszcze okazję spotkać na scenie i zagrać z nimi w Baronie Cygańskim, czy w Ptaszniku w Tyrolu z panią Wandą Polańską. Teraz Grażynka Brodzińska. Jakby kontynuujemy dalej to dzieło pana Bogusława Kaczyńskiego. Jesteśmy bardzo dumni, że możemy to robić, bo no ja przynajmniej bardzo się poczuwam jakby tutaj, żeby to poszło bardziej w świat, żeby o nim pamięć ciągle była rozwijana, podkreślana, bo był wielkim admiratorem kultury i kochał po prostu artystów, więc chcemy mu po prostu to odpłacić. A pani wspominała tutaj, będąc na scenie, tak, o takich prywatnych kontaktach. Jaki on był prywatnie? No był cudowny. Ja uwielbiałam, jak on się śmiał. Był tak rozkoszny po prostu. On sam uwielbiał bardzo życie towarzyskie. Bardzo uwielbiał z nami przebywać, z artystami. Mam takie wspomnienia z nim. Na przykład jechaliśmy razem samochodem kiedyś na koncert. On był bardzo zmęczony. Pan Bogusław prowadził. Był bardzo zmęczony. Powiedział: pani Małgosiu, przepraszam, ale ja muszę odpocząć. Czy możemy się zdrzemnąć? Ale byliśmy w szczerym polu, kolokwialnie mówiąc. No i cóż, po prostu powiedział, dosłownie dwie minutki potrzebuję. Mówię: oczywiście, panie Bogusławie. Zdrzemnęliśmy się w tym samochodzie dosłownie 5 minut, pojechaliśmy dalej. Kiedy jeździliśmy trasami, pan Bogusław na każdej trasie miał zawsze jakąś taką restauracyjkę, knajpkę, gdzie musieliśmy się zatrzymać, bo to były jego stałe miejsca. Jakby to było w naszym planie wpisane, prawda? Nawet grochówkę jadłam z panem Bogusławem Kaczyńskim. Był cudowny po prostu. Jeszcze chciałabym państwu powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Pana Bogusława, zanim zostałam solistką w jego teatrze, znałam oczywiście z telewizji. I zauważyłam, że zawsze na stoliczku, kiedy zapowiada różne koncerty czy spektakle, ma taką karteczkę. Czasem dosłownie tam troszeczkę się podpiera tą karteczką, prawda? I tak sobie myślałam, no tak, przecież po prostu ma przygotowany, wiadomo, całe expose, całą opowieść o sztuce. A kiedy zaczęłam podróżować z panem Bogusławem właśnie na koncerty, po prostu zobaczyłam, jaką on ma ogromną wiedzę. Ja byłam urzeczona i zaskoczona jednocześnie, bo no, naprawdę myślałam, że to jest po prostu przygotowana zapowiedź jakby koncertu, a on po prostu znał artystów z całego świata. Po prostu mówił często nazwiska, o których ja nie słyszałam, chociaż też wydawało mi się, że jestem bardzo zapalona, jeśli chodzi o sztukę wokalną. A jednak pan Bogusław po prostu jak z rękawa sypał nazwiskami, i to oczywiście nie tylko o śpiewakach, ale o pianistach, o dyrygentach, o orkiestrach. No był po prostu kopalnią wiedzy. To było naprawdę wspaniałe. Nie sposób nie wspomnieć o festiwalach imienia Jana Kipury, na które pani tutaj również przyjeżdżała. Tak. Wtedy artystycznym dyrektorem był pan Bogusław Kaczyński. Jak pani wspomina tutaj Krynicę? Krynicę wspominam bardzo ciepło, bo w zasadzie byłam na wszystkich festiwalach, chyba na jednym tylko nie byłam. Nawet kiedy byłam w ciąży, to jeszcze tutaj śpiewałam na festiwalu, pamiętam, z moim Michasiem w brzuszku. Pan Bogusław Kaczyński zapraszał mnie, proszę państwa, zawsze na koncerty. Pamiętam, pierwszy raz przyjechaliśmy tutaj jeszcze z Muzycznym Teatrem Roma, ze spektaklami. Przyjeżdżaliśmy kilka lat, a potem zapraszał mnie również na różne koncerty. A przecież ostatnie lata przyjeżdżałam z Gliwicami, ze spektaklami Teatru Gliwickiego, więc zawsze o mnie pamiętał i to było dla mnie bardzo wspaniałe, bardzo, bardzo, bardzo miłe, że zawsze dawał szansę i zawsze jakby, bo to był dla mnie dowód jakby jego zaufania też do mnie, prawda, do tego, że jednak zauważał mój rozwój, zauważał, że coraz więcej śpiewałam, coraz trudniejsze partie, coraz większe partie, jakby to było też jakby dla niego dowodem, tak, że dobrze zawyrokował moją karierę, tak, zaprorokował dobrze.
Teraz tutaj pan Adam Sobierajski, tenor. Pan tutaj wspomniał taką ciekawą anegdotę o poznaniu pana Bogusława Kaczyńskiego. Krynicy właśnie. Tak, rzeczywiście. To odsłonięcie pomnika Jana Kiepury w 2004 roku. Miałem to szczęście, że mogłem śpiewać w trakcie odsłonięcia tegoż pomnika. No i później krótkie spotkanie z panem Bogusławem Kaczyńskim. Wielkie przeżycie. Człowiek nie wiedział, co powiedzieć tak naprawdę. Więc pan dyrektor zapytał, czy to si naturale w arii księcia Ladona e mobile zawsze mi wychodzi. Ja troszkę tak zdębiałem, nie wiedziałem, co powiedzieć. No i tak chyba powiedziałem, jak było, że do tej pory wychodziło. No więc zaprosił mnie do siebie pierw do pensjonatu Wisła, gdzie tam przygotowywał już cały festiwal, który miał zaraz nastąpić w sierpniu. No i tam dowiedziałem się od niego, że zaprasza mnie na widowisko plenerowe, telewizyjne, tu gdzie śpiewał Jan Kiepura w gali tenorów. Więc to było niesamowite, bo to był mój w zasadzie rok taki ważny dla mojej jakby kariery artystycznej, ponieważ debiut w Gliwickim Teatrze Muzycznym Zemsi Nietoperza 2004 rok. No i w tym samym roku poznałem mistrza Bogusława Kaczyńskiego i zaproszenie go tu na pierwszy festiwal, a później kolejne. No i cieszę się, że mogłem dzisiaj wziąć udział w takim koncercie, gdzie wspominamy i myślę, że jest tu gdzieś z nami i cieszy się, że o nim pamiętamy, bo ono nas pamięta. I historia zatoczyła koło, gdyż pan śpiewał z okazji uroczystości odsłonięcia pomnika. Tak, dokładnie. Dokładnie, więc 2018 rok, więc całe 14 lat takiego koła właśnie związanego z panem Bogusławem, z Janem Kiepurą. Także to był zaszczyt i honor zaśpiewać na odsunięciu właśnie pomnika mistrza Bogusława Kaczyńskiego. Miejmy nadzieję, że spotkamy się w lepszych czasach, tak? Absolutnie. Nadzieja nas nie odstępuje. Z publicznością. Oczywiście, jak najbardziej. Myślę, że tutaj publiczność, która przyjeżdża od lat, prawda, więc myślę, że nie zapomną o nas, będą tutaj wracać, bo tutaj na pewno zostawili swoje kawałeczek serca chociaż, prawda? Przecież przyjeżdżała tutaj publiczność stała. Państwo wiecie przecież, że rezerwowali tutaj nasi goście, publiczność nasza rezerwowała od razu tutaj sobie hotele, pensjonaty właśnie ze względu na festiwal Bogusława Kaczyńskiego. On był zresztą tutaj uwielbiany przecież. Pamiętam nasze spotkania w Wisełce, to w zasadzie pan Bogusław, zapraszał mnie na kawę, pani Małgosiu, przyjdzie pani, troszeczkę sobie porozmawiamy. Ja przychodziłam, a pan Bogusław, co chwilkę ktoś dochodzi, przepraszam pani Małgosiu, bo ciągle ktoś przychodził, a to autograf, a to chociaż dotknąć pana Bogusława, a to chwilkę zamienić dwa słowa, a to złożyć gratulacje. I praktycznie on był non-stop rozchwytywany. Właściwie to pani Ewa przychodziła i go, ja muszę zabrać pana Bogusława, bo on nie może odpocząć. W takim razie do zobaczenia na festiwalu imienia Jana Kiepury. Do zobaczenia. Z publicznością. Dziękujemy. Tak dziękujemy. Do zobaczenia. Dziękujemy i bardzo dziękujemy serdecznie bardzo. Państwa pozdrawiamy.
Tak jak źródło Kryniczanki, tak moje serce bije dla Krynicy.